Kiedyś byliśmy na jakimś gram, nie, na drużynowym pucharze świata. To chyba było w Anglii, tak, w Anglii i pierwsza taka sytuacja, gdzie musieliśmy lecieć na zawody do Wrocławia i miałem załatwiony transport dokładnie tak samo jak Tomasz Golob. Jechaliśmy jego busem i tak dalej na lotnisko i no myślałem, że zawodnicy tej rangi, tak jak Tomasz Golob, to właśnie śpią w jakichś super hotelach i tak dalej. Okazało się, że spaliśmy na lotnisku, na posadce. I trzeba było tak spać czujnie, żeby no przy okazji nie obudzić się w majtkach. Także co prawda to nie było w Polsce, tylko w Anglii, ale tak człowiek, ja byłem w szoku. Długo nie mogłem zasnąć, na następny dzień jeszcze bardzo źle się czułem. Także to był taki dla mnie pierwszy szok. Jak zawodnik takiej klasy musi jeszcze, co musi jeszcze jakby przetrwać i co przeżyć i musi być nie tylko silny na torze, ale też w normalnym życiu. Nie zaspaliście? Nie, Tomasz Golob był tak czujny, że nie było szans. Ja powiem szczerze, że to było takie duże marzenie dla mnie jako zawodnika, żeby móc jeździć w drużynie z Tomaszem Golobem. Wtedy jeszcze oczywiście też Tony Rickardson. Ja powiem szczerze, że to były chyba najlepsze lata takie. Ja nie powiem, teraz też są fajne, ale to były takie najciekawsze lata. Jeszcze byłem młodzieżowcem, więc jeszcze nie wiedziałem, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko ugryźć i można było się dużo nauczyć, dużo podpatrzeć. To jest właśnie inaczej, jak widzisz takiego zawodnika na co dzień na swoim torze czy na wyjazdach, a co innego, jak gdzieś tam oglądasz tylko z kaset. No powiem szczerze, że jestem Bogu wdzięczny za to, za te przeżycia.